Dzień dobry w portfelu edukacyjnym, odcinku 10. To jest doskonały odcinek, żeby powiedzieć o okrągłych liczbach, takich jak chociażby 10, 100, 200, 300 i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam to na indeksach, pokażę Wam to na spółkach. Okrągłe liczby wbrew pozorom mają znaczenie. Natomiast drugi temat, który wydaje mi się arcyważny wobec tego, co tutaj widać, dzisiejszy odcinek nagrywam akurat o godzinie 14, czyli w trakcie jeszcze trwającej sesji dosyć mocno spadkowej dla producentów gier. Tutaj zobaczymy, może się to też spełni, stare powiedzenie, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Ja to kilkukrotnie widziałem, w szczególności właśnie na producentach gier. Zobaczymy, czy będzie to miało tutaj zastosowanie, a mnie możliwe, że lada moment wyrzuci już z kolejnej spółki. Zacznijmy w takim razie na szybko od samego portfela. Wyglądał on dużo lepiej dwa dni temu, ale taka jest niestety specyfika życia na giełdzie. Zainwestowane pieniądze wyrobiły 8,5% potencjalnego zysku, czyli 407 zł. Na Polimex nawet nie ma co patrzeć, raz w górę, raz w dół. Słabo PKS-a, bo cały czas porusza się właściwie na tym samym pułapie i czy to jest plus 1% czy minus 1%, to nadal nikogo nie urządza. Celon Pharma dużo lepiej sobie radziła jeszcze kilka tygodni temu, osiągnęła maksima historyczne i teraz wydaje się naturalna korekta, więc tutaj nic nie ma co ruszać. Fatalnie Asbis i nie wiem, czy to nie będzie kolejna porażka inwestycyjna, bo Asbis utknął w takiej paskudnej konsolidacji. Ja mam szeroko postawionego stop lossa, więc to się jeszcze jakoś broni, ale mimo wszystko no nie jest to wynik zachwycający i to zdecydowanie widać. No minus 9% na razie osiąga ta inwestycja. No i okropna sytuacja na 11bit Studios. Miałem nagrywać o okrągłych liczbach, pokazując przy okazji, jak w pięknym stylu akcje wystrzeliły powyżej 200 zł, bo to też była taka okrągła liczba, która sama się prosiła o to, żeby została przebita. Natomiast po osiągnięciu ceny maksymalnej 214 zł, jeśli mnie pamięć nie myli, tak, to jest 214, to jest dotychczasowe maksimum historyczne. Teraz, no na początku wydawało się naturalna korekta, a teraz zasuwa dosyć konkretnie i zobaczymy, czy tutaj też spełni się ta druga zasada, o której chciałem Wam powiedzieć. Ale najpierw dwa słowa o okrągłych liczbach, bo wydaje mi się, że jest to taki temat, który... Tak jak przechodzimy obok tego obojętnie, a wydaje mi się, że po dłuższej, kilkuletniej obserwacji na różnych spółkach, na różnych indeksach, te sytuacje bardzo często są wręcz analogiczne, kiedy dany walor zbliża się do jakiejś okrągłej liczby. Ale zacznę od tego, że kiedyś byłem w takim wykładzie, dr Kuszewski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, opowiadał o okrągłych liczbach w ujęciu spisu powszechnego. Wiecie, jak to mieszkańców się spisuje całej Polski, tam wiek, płeć, religia, miejsce zamieszkania itd., itd. Czyli te dane demograficzne się zbiera. I kiedyś przy spisach powszechnych trzeba było wprowadzić konkretną datę urodzenia, a nie rubrykę, w którym człowiek od razu mówił, ile ma lat. Dlaczego? Bo każdy wykres pokazywał ciekawą zależność, że mieliśmy na przykład 20 lat, później jakiś tam wynik, 25 lat, jakiś tam wynik, 30 lat, jakiś tam wynik i okazuje się, że bardzo wiele osób zaokrąglało do jakichś konkretnych liczb, do piątek i do zer, czy tam dziesiątek, jak kto woli. Czyli jak ktoś miał 24 lata, to pisał, że ma 25. Jak ktoś miał 31, to z kolei cofał, że miał 30. I w ten sposób dane były dosyć niemiarodajne. I trzeba było zmienić już tutaj na konkret, bo podświadomie, tak jakby nie kłamiemy, jeśli trzeba podać rok urodzenia, bo jaki to ma sens, ale kiedy pyta się nas ktoś, ile mamy lat, bardzo często kłamiemy. I to też pokazuje jakieś takie nasze zamiłowanie do zaokrąglania. I ta historia często mi się przypomina, kiedy patrzę na niektóre walory, które zbliżają się do jakiejś okrągłej liczby, bo wtedy mam bardzo dużą pewność, chociaż na giełdzie niby nie ma nigdy pewności, jest tylko jakieś tam duże prawdopodobieństwo. Z moich obserwacji, że jeśli tak dany walor ma 196 zł, tak jak tutaj ten 11bit Studios, to trudno mi uwierzyć, że on chociaż nie dobije na chwilę do tych 200, żeby je przetestować. I dokładnie tak też działają czasami indeksy, że kiedy jesteśmy na jakimś indeksie i on ma 2180 punktów, to te 20 punktów samo się prosi, żeby po prostu dobiło do okrągłej liczby. I oczywiście analitycy techniczni zaraz powiedzą, że bardzo to trywializuje i to przecież są jeszcze punkty wsparcia, oporów, są bardzo ważne poziomy na wykresie, czy też kilka jeszcze pojęć, które powinniśmy wręcz naukowo wytłumaczyć.
Ale nie, wydaje mi się, że tutaj warto jest też powiedzieć, że analiza techniczna ma też bardzo dużo z czystej psychologii człowieka, bo żeby coś z analizy technicznej się sprawdziło, musi być bardzo płynny rynek, czyli musi być bardzo dużo graczy, to jeden warunek, a po drugie musi dużo ludzi też chcieć w to uwierzyć. Bo analiza techniczna zakłada, że są analogiczne sytuacje do tych, które już były, one się powtarzają w czasie. Czyli jak jesteśmy znowu bardzo blisko tej okrągłej liczby, to że ona dobije na przykład, przetestuje ten poziom i zaraz powróci. I dużo ludzi musi w to w tym momencie na rynku uwierzyć, żeby to zaskoczyło. O, taka definicja z psychologii tłumu a la analiza techniczna. Ja mam do tego troszeczkę takie podejście, że to nie jest tak do końca, że kreski coś tam mówią, bo za tymi kreskami kryją się ludzie i ludzkie decyzje dotyczące po prostu zakupów na danym rynku giełdowym. I kiedy taki walor, zobaczmy sobie na 11bit Studios, na ostatnie 10 dni sesji, kiedy taki walor przebija ten poziom, zobaczcie, że on się tutaj kisił jakiś czas, jak zobaczymy sobie na miesięcznych, jak to wtedy wyglądało. Zresztą ja też na tych poziomach tam 185 ostatnio dokupiłem te akcje, prawda? Więc tutaj kisił nam się ten wykres po to, żeby z dużym impetem przebić te 200 zł i jeszcze polecieć wyżej. I gdyby się uprawiało taki typowy day trading, czyli szukało się jak najwięcej okazji do zarobienia i dosyć szybko w takich sytuacjach wychodziło z transakcji, żeby utrzymać zarobiony zysk, to tak naprawdę po czymś takim, kiedy następuje szybka realizacja zysków, powinno się uciekać. No ja zresztą, jak obserwujecie portfel, to wiecie, że no, ja nie gram w ten sposób i trochę inaczej podchodzę do inwestowania. W tym przypadku no, byłoby to dużo bardziej opłacalne zobaczyć tylko pierwszą tą świecę z odwrotem i można powiedzieć uciekać od razu, no ale to fajnie gada się na historycznych wykresach, tak naprawdę jesteśmy tutaj i ja nadal ten papier mam. A mogłem po prostu zarobić więcej, bo te 14 zł od 200 razy 10 to jest 140 zł, najprościej mówiąc. Teraz jesteśmy tutaj i znowu powróciliśmy do tej granicy. I bardzo często, jeśli mamy tego typu ważny punkt, który jest jakoś przebity, znowu jest retest tego poziomu, czyli dana cena zawraca z powrotem do tego poziomu. Czyli to raczej akurat było do przewidzenia, że jeśli raz zostanie przebite 200 zł, to raczej ta cena zawróci w końcu znowu, cofnie się do tych 200. Pytanie, czy oczywiście znowu poleci wyżej na kolejne maksima i jak sobie te ruchy odłożymy. To już każdy analityk techniczny trochę inaczej wam to powie, ale w każdym razie następuje często taki retest, taki powrót, więc też nie zawsze jest powód do paniki. Warto oczywiście jak zawsze mieć plan na daną transakcję. Ja mam taki plan, że na 189 zł, czyli dosyć szerokim stop lossem, mam właśnie swoje zlecenie zabezpieczające, czyli jestem jeszcze tylko i wyłącznie kilka złotych od tego stop lossa i po prostu z mniejszym zyskiem będę obserwował, co się dzieje dalej. Chyba że moje założenie jest prawdziwe i poniżej 200 zł znowu zacznie ta cena odbijać, ale to zaraz zobaczymy. Warto patrzeć na takie poziomy, bo nie tylko typowo okrągła liczba, że 100, 200 czy na indeksie zresztą na WIG20 2200 na przykład dla wielu osób jest istotnym poziomem, bo takie solidne przebicie tego poziomu może sugerować, że byki mają siłę, żebyśmy nie utknęli w jakieś konsolidacje. Ale dlaczego te poziomy mają takie znaczenie? Myślę, że pokażę wam to najlepiej właśnie na WIG20. Tu trochę płynnie przechodząc do samego tematu wsparcia oporów, czyli że jakaś linia, którą przebijamy, która była jakimś oporem, czyli dane akcje czy dany walor dochodził do pewnego szklanego sufitu, gdzie był ten opór i nie mógł go przebić. Potem, kiedy on już go mocno przebija i ten impet ma znaczenie, bo często im większa świeca, im większy popyt i im silniejsze przebicie tego poziomu, tym bardziej można tak jakby być pewnym, że to był ruch potwierdzający to, że to byki mają siłę, a nie niedźwiedzie. I kiedy taki poziom oporu zostanie mocno przebity, to później, kiedy trend jest kontynuowany, ten poziom oporu może być tak zwanym poziomem wsparcia. I kiedy następuje korekta i znowu zawracamy do tej linii, to na tej linii znowu cena się zatrzyma i odbije do góry, albo utrzyma się trochę w konsolidacji i odbije od góry. Czyli znowu tak jakby szukanie tych ważnych poziomów na wykresach jest bardzo, bardzo istotne, bo możemy nawet nie wiedzieć, że chcemy teraz na oślep po prostu kupić, a jesteśmy na bardzo istotnym poziomie, którego przebicie w jedną lub w drugą stronę może oznaczać jakiś większy ruch.
Zanim Wam pokażę to jeszcze na CD Projekcie, to chciałem pokazać WIG20, ale może na programie będzie lepiej. O, na Power Traderze, którego znacie gdzieś z pierwszych odcinków, to jest WIG20 i on sobie fajnie wygląda, jak popatrzymy na ostatnie dni czy miesiące, prawda? I tu tak naprawdę widzimy, że ten marzec nam się trochę konsoliduje, on tutaj dwa razy się utrzymywał na 2180 mniej więcej. Próbował 2300 punktów, ale nie udało się z silnym impetem przebić, powróciliśmy. Jesteśmy w takiej ewidentnie konsolidacji. Ale dlaczego ta konsolidacja teraz ma znaczenie? Spróbujmy sobie ustawić z dni na tygodnie. I tutaj widzicie, że tu jest 2015, 14. I zobaczcie, jak teraz wygląda ten indeks, kiedy byśmy się odnieśli troszeczkę do historii. Niektórzy sobie rysują te linie, żeby im było łatwiej, ale zobaczcie, jak gdzie teraz chociażby jesteśmy. Strasznie wolno mi komputer dzisiaj chodzi niestety i nie wiem, czy Power Trader w trakcie sesji to był dobry pomysł, ale spróbujmy i zobaczcie, gdzie my w tym momencie jesteśmy. Jak sobie szukacie jakichś ważnych dołków poprzednich, możecie je zaznaczać, to żeby tylko nie przesadzić z tymi liniami, bo później już nic nie widać, to wam tak tylko powiem, że jak ktoś się zachwyca analizą techniczną mocno, to później robi tyle kresek, że tu nic nie widać. Ale o co tutaj chodzi? Zobaczcie, jak wiele tutaj jest poziomów z poprzednich lat, które mają w tym momencie znaczenie dla nas. My wyszliśmy z tego ciężkiego czasu, z tego ciężkiego dołka. Przepiękna ta końcówka roku 2016. Piękny rajd kilkumiesięczny. Tutaj trochę tej konsolidacji marcowej. I co się tak naprawdę tutaj dzieje z szerszej perspektywy? My zbliżamy się do tych poziomów, które miały znaczenie w latach chociażby 2012, 13, 14. To są poziomy, które też mogą zadecydować o tym, czy my faktycznie pójdziemy w górę, czy my na przykład dłużej pobujamy się tutaj. I kiedy ustalamy sobie tego typu linie, warto po prostu, nawet jeśli nie jesteście analitykami technicznymi, to nie jest dla Was kluczowy, czy tak naprawdę kupujemy na tej podstawie, czy nie, i tam olać fundamenty, patrzymy tylko i wyłącznie na te kreski, ale warto jest wiedzieć, na jakim poziomie my jesteśmy, bo to, że my nie korzystamy z analizy technicznej, to nie znaczy, że nikt nie korzysta. Może tak być, że bardzo dużo inwestorów zwraca na to uwagę, a warto jest po prostu wiedzieć, gdzie się w tym momencie na danym poziomie jest. I od razu Wam też pokażę, bo chciałem to pokazać na akcjach. No, na 11bit to nie wiem, czy tu coś będę dobrze widział. O, na 11bit Studio znowu zobaczmy, w której sytuacji my jesteśmy. I jak sobie takie kreski byśmy chcieli stawiać. To znowu, gdzie mamy maksimum. Analitycy techniczni tu patrzą na 197, jeśli mi pamięć nie myli. On już lekko zjechał w dół. Ja się ustawiłem na 189 ze stop lossem, więc niewiele mi tutaj brakuje. I tak to mniej więcej wygląda. To z kolei jest sytuacja na CD Projekt, który również spada i zobaczcie, że tutaj postawienie takiej linii mogło bardzo wiele osób jasno albo uratować, albo uśrednić portfel, bo już te spadki są dużo mniejsze niż były. I do czego zmierzam? Wiem, że tutaj, zresztą ja śledzę jakieś fora, grupy facebookowe, no tutaj w marcu, w szczególności po ogłoszeniu wyników, bardzo dużo ludzi oczywiście było zainteresowanych, może kupić, wyniki są świetne, wszystko fajnie, trzeba tutaj kupować, tak? I mało kto patrzył na jakiekolwiek poziomy, czy jeśli będzie korekta, dokąd może nas ta korekta zaprowadzić. Ja w ogóle się zastanawiam, czy spekulacyjnie tutaj nie spróbować wejścia też na portfelu edukacyjnym, chociaż miałem takich spekulacji typowych nie robić na tym portfelu, ale już Wam mówię dlaczego. Ja sobie zaznaczyłem go gdzieś w obserwowanych. A, przepraszam, to jest w koszykach. Zobaczcie, jak popatrzymy sobie na CD Projekt z ostatniego czasu i zobaczymy sobie na te świece, to najprościej rzecz ujmując, na poziomie pi razy oko 66 zł. Zobaczcie, na ile to jest jakiś istotny poziom, na ile tu wolumen znowu potwierdza, że to jest istotny poziom, więc tak jakby kupując tutaj, mając świadomość, że po tym wzroście nie było żadnej korekty, no można powiedzieć, trochę prosimy się o to, żeby przetestował nas rynek i naszą cierpliwość, natomiast tu z kolei
No jest taka dosyć dobra szansa na spekulacyjne zagranie, na odbicie od tego poziomu z bardzo ciasnym stop lossem, bo wystarczy tak naprawdę poniżej tej linii postawić stop loss i mamy takie spekulacyjne zagranie pod istotny dla spółki poziom, jeśli oczywiście patrzymy głównie na te poziomy. Głównie Wam mówię o tych okrągłych liczbach, żebyście wiedzieli, w którym momencie Wy jesteście, kiedy podejmujecie decyzję jakąś inwestycyjną, żeby tylko nie stawiać na to, dobra, chcę kupić jakąś spółkę, bo wygląda super, ma świetne wyniki, lecimy. Dlatego czasami ja czekam nawet kilka tygodni po to, żeby mieć jakąś dobrą cenę. Dlatego też między innymi wstrzymywałem się z zakupem akcji CD Projekt jakimkolwiek większym, bo na wcześniejszych poziomach miałem pewność, że moja decyzja jest dobra, a teraz miałem wrażenie, że jestem albo przed jakąś korektą, albo jestem tak wysoko, że nie umiem określić miejsca wejścia w ogóle ponownego jakieś w te inwestycje. Więc w portfelu edukacyjnym stąd nie było miejsca dla CD Projektu, bo było dla mnie bardzo trudno wyznaczyć jakiś poziom kupna. Z kolei tutaj no już się gdzieś tam samo prosi takie spekulacyjne zagranie. Trzecia akurat spółka, bo przeczytałem na jednym forum taką teorię, że kapitał spekulacyjny uciekł z 11bit Studios i z CD Projektu, bo tam już się swoje zrobiło i teraz poleciał do CI Games. No bo przecież Sniper. I zobaczmy, na ile taka teza może być prawdziwa. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy tak naprawdę i zobaczmy na przykład w skali roku, gdzie jesteśmy. I powiem Wam, że coś w tym jest. Bo jak się patrzy na CI Games, ja nie mam jakichś dobrych, dużych doświadczeń z tą spółką. Zdecydowanie lepiej mi na dwóch poprzednich wychodziły transakcje. Niemniej jednak, tak szeroko patrząc, to jesteśmy w takiej dosyć mocnej konsolidacji i na górze konsolidacji coraz bliżej tej maksymalnej wyceny, czyli 3,33 w tym przypadku, są notowania CI Games. A co się zbliża? Premiera. Czyli tutaj zaczyna się już konkretna spekulacja, czy premiera będzie udana, czy premiera będzie nieudana. Więc tutaj też bardziej szykuje się jakiś ciekawy poziom może ewentualnie do jakiegoś spekulacyjnego zagrania, w szczególności, że też wolumen mówi dosyć jasno, że sporo akcji tutaj z rąk do rąk trafiło, więc no być może, zobaczymy. Wyjścia z konsolidacji są czasami o tyle fajne, że pytanie, w którym momencie postawimy stop lossa, w którym momencie zechcemy się zdecydować na wejście. O tym też w którymś odcinku sobie już mówiliśmy. I jeszcze na przykładzie właśnie gier komputerowych chciałem Wam pokazać tę zasadę kupy plotki, sprzedawaj fakty, bo czyż ona przepięknie nie zadziałała chociażby tutaj. Fantastyczne wyniki finansowe CD Projekt. Koniec marca, 30 marca. Również bardzo dobre wyniki 11bit Studios. I co? I nic więcej. Nie ma więcej przesłanek, które moglibyśmy tak jakby wrzucać spekulacyjnie pod to, dlaczego warto dalej kupować te akcje. Pamiętajcie o jednej ważnej zasadzie na giełdzie. My nie kupujemy teraźniejszości, kupujemy przyszłość. I tak jak dzisiaj mówimy, że spółka ma kapitalizację na poziomie 7 miliardów, to tak jakby inwestorzy kupują oczekiwania wobec tej spółki w przyszłych latach. Czyli często ta informacja o tym, że Cyberpunk albo jakaś inna gra, albo w przypadku 11bit, że to jest Frostpunk, że ta gra coś zmieni, zrobi fantastyczny wynik, czy będzie produktem na rynek chiński, to my kupujemy przyszłość. Czy prognozę, czy spekulacje. Niemniej jednak to są te informacje, które często napędzają nam wzrosty. I prognoza dobrych wyników często napędza wzrosty, natomiast kiedy następuje konferencja wynikowa i słyszymy, że ten wynik został zrealizowany, ten wynik jest wyśmienity, nagle jest wielkie zdziwienie, bo spółka już nie rośnie, a wręcz przeciwnie, jej cena spada, bo wszyscy realizują w tym momencie zyski. I to działa na przykładzie często wyników finansowych, kiedy spodziewamy się dobrych wyników, wszystko rośnie, 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 są wyniki, jeb. I jak jesteśmy początkujący, to zastanawiamy się, o co w ogóle chodzi, bo to jest nielogiczne, prawda? Spółka pokazała super wyniki, każdy powinien chcieć ją mieć, więc popyt powinien rosnąć, a tutaj wręcz przeciwnie, każdy zrealizował swój zysk i czeka na to, co się wydarzy dalej i znowu zaczynamy, czy to jakieś trailery nowych produkcji, czy jakieś nowe prognozy, czy jakieś wejścia na nowy rynek i tak dalej, i tak dalej. Czasem wydaje się, że to nie jest do końca wszystko logiczne, ale ważna jest na rynku kasa, a nie logika, więc nie będę się tutaj czepiał, tak to działa. No po prostu gdzieś do tego trzeba się zaadaptować. W ogóle zostawiam Wam tutaj też ten link, jeśli jesteście akcjonariuszami, warto jest obejrzeć taką sobie konferencję. Bardzo dobrze, jak tego typu konferencje są nagrywane i później dawane w ramach relacji inwestorskich, bo no, to trochę rozjaśnia. Samych planów gdzieś pokazuje też jakaś linia czasu tego, co spółka zamierza gdzie, kiedy robić, więc też wiecie, czego się spodziewać. W przypadku CD Projektu to super kiedyś działało.
Ja już to kiedyś chyba wam mówiłem, że więcej bym zarobił na CD Projekcie, gdybym nie dotykał go z pierwszej transakcji, jaką zrobiłem, a kupowałem pierwszy raz akcję za 6,50. Natomiast no jak to ja, gdzieś tu kupiłem, tam sprzedałem, tu kupiłem, tam sprzedałem i tak to się ciągnęło przez lata, wystarczyło tego nie dotykać i bym zarobił więcej. Niemniej jednak ta zasada działała, kiedy wychodził Wiedźmin drugi i ta zasada działała, kiedy wychodził Wiedźmin trzeci. Czyli wszyscy do momentu wyjścia tej gry byli tak napompowani i ten ruch cenowy było ewidentnie widać. Natomiast kiedy była premiera, ja sam poszedłem odebrać swój egzemplarz i przyszedłem, a tu spadające ceny, albo w ogóle płaski wykres, albo nic się nie dzieje, bo wszyscy teraz realizują sobie zyski zarobione wcześniej. To jest też fajne przy spekulacjach już takich bardziej forexowych, o indeksy i tak dalej, kiedy grałem na przykład pod politykę. To było Mistrzostwo Świata, jak wybierano po raz drugi Obamę, kiedy indeksy rosły, 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 że będzie jednak Obama, że będzie kontynuacja tej polityki, która ewidentnie sprzyjała Wall Street i nagle wybrano Obamę i truch. Indeksy załamały się, to był jeden z największych spadków po wyborach prezydenckich w historii USA. No i co? I wszyscy kupowali Baracka Obamę do momentu, w którym powiedziano, że tak faktycznie będzie. Więc warto jest sobie zestawiać czasami te prognozy, te oczekiwania z tym, co się faktycznie wydarzyło. I nie wiem, czy tutaj właśnie się to nie wydarzyło, że to był doskonały moment do korekty, bo skończyły nam się pozytywne informacje. To znaczy, wiemy, że jest gwint, wiemy, że i kolejna premiera, no dzielą nas wręcz lata od niej, bo to nie jest premiera za kilka tygodni, za kilka miesięcy. Wiemy, że kategorycznie nie będzie żadnych więcej produkcji z Wiedźminem i wiemy, że spółka ma dużo gotówki i jest bardzo stabilna, jeśli chodzi o fundamenty i jest bardzo wysoko wyceniona. Czyli tak naprawdę koniec jakichś większych spekulacji. Mamy dobrą spółkę, Amerykanie by już powiedzieli, że to jest możliwe dojna krowa. O. Bo to jest taka spółka na ostatnim etapie, że to jest naprawdę potężna, też uzbrojona w gotówkę spółka, brakuje tylko, żeby wypłacała jeszcze dywidendy. W przypadku 11 Bit Studios nie wiem, czy jest tak, bo raczej spółka ma inny model biznesowy, czyli ma więcej tytułów, ma trochę inaczej to porozrzucane, więc nie chciałbym porównywać jeden do jednego, bo tak nie powinno się robić do końca. Dlatego tym bardziej czekam, co się w tym momencie wydarzy, bo nie wygląda to jakoś super. No 195 w tym momencie to jest bardzo kiepski poziom i sądziłem, że się trochę wyżej to zatrzyma, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, bo tylko nadzieja w tym momencie pozostaje. Ja się zastanawiam, czy nie przy okazji nie kupić akcji CD Projektu. Muszę to dobrze przemyśleć, jak taką spekulację zrobić, ale to już Wam pokażę ewentualnie w następnym odcinku albo tutaj napiszę w komentarzach, bo chciałbym to lepiej przemyśleć, bo nie chodzi o to, żeby spontanicznie pokazywać jakieś transakcje, ale chodzi o to, żeby z tego była wartość dodana. Tylko tak jak Wam pokazałem, no tutaj zdecydowanie sytuacja jest dosyć prosta. Jeśli byśmy chcieli gdzieś tutaj wchodzić i gdzieś tutaj stawiać stop lossa, to mamy szansę na jakieś takie bardziej spekulacyjne zagranie. Najwyżej szybko nas z tego wyrzuci. Tak jak ją pokazywałem z Bankiem Ochrony Środowiska, no tylko, że tamten odcinek skończył się o tyle źle, że Bank Ochrony Środowiska mocno łupnął. O, ale wiecie co, to jest dobry patent, żeby to pokazać. Gdzie jest dzisiaj Bank Ochrony Środowiska? Gdzie ja jeszcze wtedy myślałem, że to u mnie jest już nisko. Widzicie, jaki tutaj jest solidny spadek? Czyli gdybym ja zdecydował się, że nie to, co dzieje się na wykresie, a to, co ja sobie wymyśliłem, jest ważniejsze i nie zastosował się do własnego stop lossa, do własnego planu transakcji, to bym był dzisiaj na dużo większym minusie niż tak naprawdę jestem. Bo ja tam straciłem parędziesiąt złotych na bardzo szybkiej spekulacji. Nie udało się, koniec, nie ma tematu. I to była dobra decyzja. To, że ten stop loss zadziałał, to, że mnie wywaliło, to była bardzo dobra decyzja. I dopiero czas pokazuje. Miał być krótki odcinek, ale się znowu rozgadałem. W kolejnych zdecydowanie już jakieś transakcje, bo troszeczkę ten portfel o tyle zaniedbałem, że skupiając się na takich edukacyjnych rzeczach, cały czas tam jest połowa pieniędzy w gotówce, więc trochę mi tego szkoda, że ta gotówka nie pracuje. W prywatnym portfelu, o na przykład, kupowałem CCC ostatnio, i nawet nie pomyślałem o tym, żeby do edukacyjnego też w tym momencie to kupić. Może zaraz do tego jeszcze wrócimy. Obserwuję też chociażby Kruka, czy Oponeo, Amrest. Chciałem Wam pokazać spółki w bardzo, bardzo silnych trendach wzrostowych i spróbować oszacować, gdzie tutaj stawiać stop lossy, na jakiej zasadzie i gdzieś jakoś bardziej to pokazać, ale to już w kolejnych odcinkach. Oprócz portfela chciałbym Wam też jeszcze pokazać coś, w co będę wchodził lada dzień. I będzie to crowdfunding udziałowy. Takie kupowanie akcji, tylko że bez giełdy.
od kilku miesięcy o tym myślałem, ale nie było żadnej okazji i trafiła się fajna okazja, więc pokażę Wam to, może też to nagram w ogóle, jak to działa i dlaczego. Myślę, że to będzie fajne doświadczenie i to też dla mnie będzie coś totalnie nowego, bo crowdfunding udziałowy w Polsce jeszcze nie jest tak popularny, a jest to fajna opcja dla pozyskiwania kapitału przez spółki i troszeczkę tego, że można zainwestować w startupy, gdzie normalnie to jest dużo trudniejsze i trudno jest być takim mini udziałowcem w startupie. Ale to już w kolejnych odcinkach Portfela 10.